Dobry, witam Was serdecznie. Nie. Dzisiaj zrobimy to zupełnie inaczej. Ohayou gozaimasu, czyli po japońsku. Kilka dni temu w moich drzwiach pojawił się listonosz, jak zawsze, i przyniósł coś. Już Wam pokazuję. Co? Kurier drzewny, numer październikowy tego roku. I muszę Wam coś przeczytać. Długie życie to oszczędność. Warto przyjrzeć się z bliska maksymie firmy Bryk. Długie życie to oszczędność. Odnosi się do nowych produktów japońskiego przedsiębiorstwa Kanefusa, której firma jest wyłącznym dystrybutorem w zakresie narzędzi dedykowanych przemysłowi meblarsko-drzewnemu. Długa żywotność narzędzi do drewna oraz materiałów drzewnych przekłada się znacznie na znaczne oszczędności oraz lepszą jakość obróbki. Dlaczego Wam to czytam? Słuchajcie, to jest dowód, że nie ma na tym świecie przypadków. Zacząłem, słuchajcie, szukać, robić taki research odnośnie właśnie tarcz pilarskich Kanefusa i dosłownie kilka dni później wpada mi w ręce artykuł odnośnie tych tarcz. Ale zanim przyjrzymy się samej tarczy, czy też założę ją oczywiście na pilarkę i rozetniemy kilka materiałów, zobaczycie i posłuchacie, jak te tarcze pracują. Chciałbym tutaj na sekundę zatrzymać się jeszcze przy samym producencie, czyli firmie Kanefusa, ponieważ ja zacząłem się interesować produktami japońskimi wiele lat temu i powiem Wam szczerze, że przy narzędziach ręcznych, czy to są dłuta, czy piły, czy elementy do trasowania, czy strugi, każdy kolejny produkt, który powiększa moją kolekcję, potwierdza, że to są po prostu doskonale przemyślane i doskonale wykonane narzędzia. Więc mam nadzieję, że również te sprzęty mnie nie zawiodą. Kilka rzeczy tutaj z tego artykułu się dowiedziałem, których nie wynalazłem w innych miejscach. Na przykład, słuchajcie, że żywotność tych tarcz jest o, uważajcie, 400% większa czy dłuższa żywotność od standardowych tarcz dostępnych na rynku. Nie o 10, nie o 30 czy nie o 50%, tylko o 400. Czyli 4 razy dłużej jesteście w stanie pracować tymi tarczami niż tarczami standardowymi. Powiem szczerze, aż trudno sobie to wyobrazić, żeby narzędzie pracowało 4 razy więcej, 4 razy dłużej niż inne narzędzie. Czary, nie? Kolejna rzecz, która oczywiście tutaj jest zastosowana w tych tarczach, no to japońska stal. I ja mam dostęp do przeróżnych dłut i powiem Wam tak, że japońskie dłuta rozwalają kompletnie system. Oczywiście trzeba się z nimi, powiedzmy, obchodzić jak z jajkiem, bo jest to stal krucha, ale jest stal niezwykle twarda i japońskimi dłutami gwarantuję Wam, że będziecie pracować 5 czy 10 razy dłużej niż wszystkimi europejskimi czy tymi ze Stanów. Taka jest prawda, ja to sprawdziłem na takiej ilości dłut, uwierzcie mi. W opisach, które znalazłem, również była informacja, że Kanefusa tutaj zastosowała specjalną technologię naprężania korpusu tarczy piły. Poprzez to uzyskano doskonałą stabilność tej tarczy do końca jej, powiedzmy, żywota. Przejdźmy w takim razie do tarcz. Zaczniemy może od tarczy do drewna. Tutaj mamy pierwszą tarczę właśnie z zębem na przemian skośnym, czyli prawo-lewo. I jest to seria Super Board 2. Lecę w takim razie po preparat do czyszczenia tarcz i już będę Wam opowiadał, co tutaj jest ciekawego w tym egzemplarzu. Tą oliwkę transportową. Tak jak powiedziałam, jest to tarcza typowa do drewna, czyli mamy tutaj ząb na przemian skośny. Jest to 350, 3,5, 54 zęby. Jak widzicie na samej tarczy, pierwsze co się rzuca w oczy, to oczywiście te wycinane laserowo kształty,
One służą praktycznie do wyciszania tarczy. I tutaj również Kanefusa podaje, że mniej więcej minus 5 dB w stosunku do innych tarcz. To też się przekonamy za chwilę. Kolejna rzecz to opatentowana technologia wykonania węglika, która wydłuża żywotność samych zębów, samych tych spieków. To też ciekawa sprawa, prawda? Jedna strona czysta, jeszcze druga i wrzucamy to na maszynę. 54 zęby, no to tak naprawdę tarcza taka, powiedzmy, uniwersalna do cięcia w poprzek włókien nada się idealnie. Do cięcia wzdłuż, no, można byłoby już to troszeczkę mniej tych zębów zastosować. Jak będzie za dużo, no to niestety będzie się to drewno przypalać. Dobra, piękne, błyszczące, wrzucamy to w takim razie na maszynę i zaczynamy pracować. A jednak słuchajcie, zmiana planu i ładuję jednak do pilarki formatowej tarczę do laminatu, czyli tutaj jest to tarcza 108 zębów, ząb trapezowo prosty, czyli typowy właśnie do laminatu i jeszcze podcinacz. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że jednak rozstaw pinów, które tutaj mam w pilarce, jest niezgodny z tą tarczą do drewna. Ja te piny oczywiście mogę stąd wykręcić, ale nie będę kombinował. Założę w takim razie to do laminatu, czyli tutaj 350 plus 120 podcinacz i zrobimy coś może bardziej trudnego, czyli cięcie laminatu, oczywiście bez wyrwań. Chwilę oczywiście potrzebowałem na ustawienie podcinaka, ale myślę, że efekt finalny jest naprawdę niezły. Tutaj mamy górę płyty, czyli tą stronę, powiedzmy, łatwiejszą. Tak i praktycznie do samego końca oczywiście idealnie, bo to naprawdę trudno zepsuć. No i strona druga, czyli tam, gdzie pracujemy z podcinakiem. Myślę, że też naprawdę nieźle. I pamiętajcie, że ja nie mam belki, która dociska materiał do stołu, więc tak naprawdę wszystkie moje, powiedzmy, potknięcia, nierówności w pracy, jakiekolwiek drgania przełożą się na materiał, a wszystkie drgania przy pile, przy tarczy, spowodują wyszczerbienia w materiale. Więc ja tutaj sobie chwileczkę popracowałem. Oczywiście, czym wolniej to robicie, czym bardziej stabilny stół. Mówię, jeśli byłaby belka dociskająca materiał, to praca byłaby
jeszcze lepsza, jeszcze czystsza. Oczywiście później, jak oklejacie na przykład materiał, no to najlepsze efekty uzyskuje się oczywiście przy oklejniarkach z frezowaniem wstępnym. Wtedy frez jeszcze zbiera, nie wiem ile, czy tam pół milimetra, czy milimetr tego laminatu z dwóch stron, włącznie z wiórem. I przy takim ustawianiu tego podcinacza, to ja już też wielokrotnie mówiłem, że generalnie chodzi o to, żeby ten podcinacz jak najmniej robił ukos od spodniej strony, tak żeby jeśli przyciśniemy ten materiał, to nie ma powstawać szpara tutaj pomiędzy laminatem tej płyty, którą będziemy oklejać, a okleiną. Bo ten klej później jest, ta spoina klejowa jest później widoczna i to nieładnie wygląda. Dobra. Ja tutaj oczywiście widzicie, że pracuję w ochronnikach słuchu i wrócę jeszcze tylko do tego, co powiedziałem też na początku, że tarcze te pracują około 5 dB ciszej niż standardowe tarcze. Powiem tak, ja tutaj tego nie usłyszałem z prostego względu. Mam odciąg, słuchajcie, 2 metry czy 3 metry obok mnie i to odciąg po prostu tutaj tak hałasuje, że i tak nic nie słyszę. Ale wydaje mi się, że na takim biegu jałowym to wiecie, świst tarczy, tego nie słychać. Ale przy rozcinaniu materiału to na moje ucho, które tutaj już troszeczkę godzin przepracowało przy cięciu, to jest różnica w dźwięku starczy, kiedy ona pracuje, czyli kiedy rozcina materiał. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Ja jestem super ciekawy, jak mi się tutaj będzie pracowało. Kilka prac kolejnych szykuję z laminatami, czy też ze sklejką na przykład cienką. Wtedy też właśnie zakładacie te bardzo precyzyjne tarcze i one mają zrobić po prostu idealną tą powierzchnię boczną bez żadnych wyrwań, tak? Czyli później już nie musicie praktycznie nic poprawiać. Link tradycyjnie w opisie. Sprawdźcie. Może Wam coś jeszcze powiem, że ten dystrybutor, tak? Czyli firma Bryk, oni mają od groma narzędzi diamentowych, więc myślę, że to kolejny temat super ciekawy do obróbki zarówno płyt wiórowych, jak i pracy w materiałach drewnopochodnych, więc myślę, że tym tematem jeszcze się zajmiemy na poważnie. Na dzisiaj dziękuję serdecznie ode mnie. Dwa kciuki w górę i już siadam do komputera. Muszę napisać maila, żeby wymienić tą tarczę do drewna. Ten rozstaw pinów musi być tutaj troszeczkę inny, albo muszą być zrobione te łezki, które są bardziej uniwersalne, albo po prostu wezmę inną tarczę dostosowaną do tego rozstawu, który tutaj mam. Kończymy. Te tarcze zobaczycie już niedługo na Domi Drewno. Sayonara.